światłość mocniejsza niż ciemność. Pewnego słonecznego dnia dwaj przyjaciele, Tomek i Robert, bawili się w chowanego. Zapowiadało się niesamowite popołudnie, aż tu nagle podbiegł do nich Andrzej. Robert nie lubił młodszego kolegi. On nosi okulary i jest taki niezgrabny, nieraz szeptał Tomkowi na ucho. W co gracie? Zapytał Andrzej, na co Robert odwrócił głowę w drugą stronę, udając, że nie słyszy pytania. My bawimy się w chowanego, odpowiedział niepewnie Tomek, zerkając na zdenerwowanego Roberta. Wy dwaj możecie się chować, a ja będę szukać. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Chłopcy pobiegli najszybciej, jak umieli, żeby się schować. Andrzej schował się w wielkiej skrzyni, stojącej w ogrodzie przed domem. Nie wiedział, że Rafał przez cały czas go obserwował i odkrył jego kryjówkę. Teraz czekał na Tomka, a gdy ten się zbliżył, uciszył go i zaczął szeptać mu do ucha, jakby to było zabawne, gdyby teraz obaj poszli do domu na lody, a Andrzeja zostawili w kryjówce. Tomek nie był przekonany co do tego pomysłu. On nawet lubił Andrzeja, no i nie chciał mu sprawiać przykrości. No dalej, zróbmy to, to tak dla zabawy, nieugięcie przekonywał Rafał. Tomek w końcu uległ i obaj przyjaciele poszli do domu na lody. Usiedli wygodnie na podwórku i zaczęli wesoło rozmawiać. Andrzejowi było niewygodnie w jego kryjówce, a poza tym dłużyło mu się czekanie, aż koledzy go znajdą, więc postanowił wyjść i ich poszukać. Kiedy ich znalazł siedzących wygodnie i jedzących lody, zrobiło mu się bardzo, bardzo przykro. Łzy napłynęły mu do oczu. Chciało mu się płakać. Na jego widok Rafał tylko przewrócił oczami, w których można było wyczytać jedno zdanie. Odczep się od nas! Ale Tomek źle się czuł po tym, jak potraktował Andrzeja. To tylko dla żartów. Wstał, podał loda młodszemu koledze i próbował tym wytłumaczeniem bezskutecznie zagłuszyć wyrzuty sumienia. Wiecie co, w ten weekend jadę z całą rodziną na obóz, powiedział nieśmiało Andrzej, chcąc przerwać niezręczną ciszę. Obóz? Obozy są nudne, powiedział Rafał, żeby zbić go z tropu. W tym momencie chłopcy już słyszeli dźwięk klaksonu. To była mama Andrzeja. Muszę już wracać do domu. Na razie, Tomek, pożegnał się Andrzej. Wieczorem, kiedy Tomek został sam u siebie w pokoju, zaczął myśleć o tych popołudniowych wydarzeniach i miał takie wyrzuty sumienia, jak nigdy dotąd. Jak mogłem być taki samolubny i tak źle potraktować Andrzeja, myślał. Wtedy do pokoju wszedł tata, który wcześniej obserwował wydarzenia mające miejsce na podwórku przed domem. Mogę wejść? Masz może ochotę na kubek kakao? Zaczął rozmowę z synem. Nie. Myślisz o tym, jak czuje się teraz Andrzej? Ciągnął rozmowę tata. Tomkowi było tak wstyd i tak smutno, że się rozpłakał. Spójrz, pokażę ci coś. Kontynuował tata, gasząc lampkę. Teraz w pokoju już było całkiem ciemno. Co robisz? Zapytał zdziwiony Tomek. Tata wyjął z kieszeni małą latarkę, włączył ją i skierował wiązkę światła na ścianę. Widzisz? Kiedy jest ciemno, nie możemy nic zobaczyć. Ale teraz, kiedy zapaliłem latarkę, widzimy całkiem sporo. Dzieje się tak dlatego, że nawet małe światło może rozproszyć ciemność. Światło jest o wiele silniejsze niż ciemność. Ale to już pewnie wiedziałeś. Rozumiesz, Tomku? Rzecz w tym, że my również możemy być światłem, ponieważ Jezus tak powiedział. Wy jesteście światłością świata. Czy słyszałaś już wcześniej o czymś takim? Czasem wkoło nas może być naprawdę ciemno i nie widzimy dokładnie, jak postąpić. Tak jak dzisiaj, kiedy bawiłeś się z chłopcami.
Nie chciałeś być niemiły dla Andrzeja, ale też nie chciałeś powiedzieć Rafałowi, żeby przestał dokuczać młodszemu koledze. W takich sytuacjach nasze światło może naprawdę świecić. I o tym również mówi Jezus. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy decydujesz się robić to, co jest dobre i właściwe, wtedy twoje światło będzie naprawdę świecić. Pomożesz sobie i innym, aby lepiej widzieli. Tłumaczył tata i dał synowi latarkę w prezencie. Tato, ale to jest zbyt trudne. Rafał będzie na mnie zły. W Tomku wszystko się buntowało. No tak, na początku tak może, to może być trudne. Ale musisz pamiętać, że Jezus chętnie ci pomoże. Jeśli zdecydujesz się czynić dobro i poprosisz Go o pomoc, On na pewno ci pomoże. A teraz, synku, pora kłaść się spać. Dobranoc. Dobranoc, tatusiu. Tomek jeszcze nie położył się spać. Myślał o słowach taty. Oglądał nową latarkę i modlił się do Pana Jezusa. Przeprosił za swoje złe postępowanie wobec Andrzeja i prosił o siłę, aby mógł jutro postąpić właściwie. Następnego dnia, kiedy Tomek wszedł do szkoły, zobaczył grupę swoich kolegów, rozmawiających i śmiejących się. Usłyszał wołanie Rafała. Z drugiej strony korytarza zobaczył Andrzeja, który siedział zupełnie sam. Panie Jezu, pomóż mi świecić. Pomodlił się krótko. W ręku ściskał latarkę od taty, a w myślach powtarzał. Światło jest mocniejsze od ciemności. Światło jest mocniejsze od ciemności. I tak podszedł i usiadł koło Andrzeja, nie zwracając uwagi na to, że Rafał go bacznie obserwuje. Cześć, Andrzej. Przepraszam za wczoraj. Cześć. W porządku, Tomku. Chłopcy zaczęli opowiadać sobie o planach na najbliższy weekend. Nagle Tomek zobaczył, że Rafał siedzi sam. Teraz już wiedział, co ma zrobić. Pociągnął Andrzeja i razem poszli usiąść obok Rafała. Tomek cichutko szepnął. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Teraz wszyscy trzej chłopcy wesoło rozmawiali. Nadal wybierasz się na obóz z rodzicami w ten weekend? Zapytał Andrzeja Tomek. Tak, tutaj masz coś, co może Ci się przydać w ciemności, powiedział Tomek, wręczając Andrzejowi swoją latarkę. O, dziękuję. Tak narodziła się nowa, wspaniała przyjaźń trzech chłopców.